Cześć, siemanko, z tej strony Squido, a przed nami 16 odcinek pamiętnika z Minecraft. Dzisiaj plany są takie, aby zrobić w końcu jakąś taką farmę bardziej ogarniętą, ponieważ już między odcinkami zdobyłem sobie bardzo ważne itemki na bagnach, a więc slime bole. Naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo ważny item z tego powodu. No, zaraz zobaczycie. Wiem na pewno, że muszę troszkę pokombinować, jeśli chodzi z przebudową tego tutaj wszystkiego, ponieważ też mam inne plany. Poza farmą pszenicy są też inne farmy, ale to chyba nie dziś. Dzisiaj skupię się na największym moim wyzwaniu, a więc farma pszenicy, i będziemy robili ją sobie, myślę, że... Mam pewną złą wiadomość, ponieważ tutaj ta góra się niestety już powoli kończy, dlatego nie będzie to zbyt duża farma, będzie to dość malutka farma, ale jednak bardzo sprawna, działająca, automatyczna, no i ogólnie świetna. Właśnie muszę sobie zrobić ten hopper, czyli lej, którym to będzie wszystko się automatycznie robiło, później pistony i tak dalej. Więc dajcie mi to wszystko ogarnąć, ponieważ to może trochę trwać, zanim ja się z tym wszystkim ogarnę i zanim ja to wszystko zrobię, to może jednak trwać. A jednak myślę, że warto. Opowiem wam w tym czasie jakąś historyjkę, może o moim stanowisku komputerowym, bo właśnie był taki komentarz ostatnio. Prosiliście mnie o to, jeden właśnie z widzów mnie o to prosił, dlatego niech będzie dzisiaj stanowisko komputerowe. Dobra, tak, żeby nie było dużo miejsca, to żeby nie zabierało to dużo miejsca, to zrobimy sobie tak. Tu już od razu ten lej. Okej. Okay. O. Jak ja teraz do skrzynki nie mam dostęp. Nie za dobrze to jest pomyślane, moim zdaniem. Jednak trzeba będzie troszkę wszystko wyżej zrobić. I zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądać, bo tutaj musi być skrzynka, tutaj musi być lej. I tak to trzeba wszystko w takim razie powiększyć, bo zresztą zobaczymy, czy tu się na coś nie natknę. No właśnie, tak jak myślałem, mogę tylko max o jeden klocek to powiększyć. Czyli z tego projektu chyba z tym lejem to nic nie będzie, niestety. Chyba, żebym zrobił go tak jakoś tutaj. No bo może to być wątpliwy właśnie ten projekt z lejem, ale zobaczymy. Na początek właśnie opowiem w końcu historyjkę. Jak mam opowiadać historyjkę, to opowiada ją Squido w końcu. No bo musi być ciekawie. Tak więc, jak wyglądało moje stanowisko komputerowe, kiedy zaczynałem nagrywania na YouTube'a, było to dość bardzo biedne stanowisko, ponieważ miałem pęknięte sławki z mikrofonem, które były z Biedronki za 2 zł i ogólnie było to dość właśnie takie biedne. I czemu ja nie mam magicznego źródełka w domu? Nieważne. Zaraz idę po wodę i to sobie ogarniemy zaraz. No ale kupiłem sobie pół roku po tym, jak zacząłem nagrywać, kiedy już nagrywałem właśnie Skyblocka, no i późniejsze serie, mikrofon, który tam był z Logitecha, jakiś tam lepszy. Już to był nie taki za 2 zł z Biedronki, tylko jakiś właśnie lepszy. Inni youtuberzy właśnie go używali. No to ja też sobie go kupiłem, on kosztował 60 zł chyba, więc to była jakaś taka mini inwestycja w tego YouTube'a. No zresztą szybko się zwróciła, więc tutaj nie ma o czym mówić. Coś tu jest nie tak, czy coś? Dobra, nieważne, później się będę tym zastanawiać. No i tak wyglądało moje stanowisko komputerowe przez bardzo, bardzo długi czas, ponieważ kiedy kupiłem sobie Blue Yeti, to była następna ewolucja. Dobra, muszę to wydłużyć. Następna ewolucja w moim stanowisku komputerowym to oczywiście mikrofon Blue Yeti, kupiony gdzieś tak w okolicy serii, której? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra.
Industrial Crafta, właśnie. Wtedy nagrywałem Industrial Crafta, miałem mikrofon Blue Yeti, to już zupełnie przesiadka z tamtego mikrofonu na ten mikrofon, to jest no bez porównania, można by powiedzieć. Naprawdę, naprawdę coś innego. Dokładnie coś innego. Takie o 180 stopni zmiana. Dobra, jak widzę, ten hopper działa. Działa bardzo dobrze. No i trzeba będzie jednak wyposażyć się w dość takie wow. Bo jeszcze jest jedna rzecz. Ta woda sobie płynie tak. Ale dobra, okej. Przecież to jest trzeba będzie jednak tutaj powiększyć to, no bo muszę jednak tutaj jakoś chodzić, prawda? Wszystko jest dobrze, ale o ten jeden klocek, który mogę sobie powiększyć, to powiększę tutaj wszystko, bo jednak to musi być tak zrobione, no, nie wyobrażam sobie inaczej. Dobra, nieważne, to już zrobię za kulisami. Mianowicie chciałem wam opowiedzieć jeszcze o moim stanowisku komputerowym, bo później, gdy już kupiłem nowy komputer, to się tak zaczęło zmieniać lawinowo. Bo i była klawiatura, która jest za 20 zł, tak? To jest najbiedniejsza rzecz w moim stanowisku komputerowym, ponieważ nie potrzebuję lepszej klawiatury. Tak naprawdę, po co mi lepsza klawiatura, skoro lubię właśnie tą, którą kupiłem za 20 zł, ona się fajnie trzymie. Jakie to jest firma? Modecom. Firma Modecom, czyli zupełnie coś dziwnego. Tak ogólnie. No ale nie potrzebuję nic lepszego, dlatego właśnie taką sobie klawiaturę zostawiłem. Natomiast mysz jest gamingowa i to dość popularna, ponieważ jest to Logitech G500, taka... Myślę, że już każdy, kto jest zainteresowany właśnie takim e-sportem, czy takimi gamerskimi jakimiś narzędziami i... Wow, tu jest drzewo w ogóle. No dobra, będzie ciekawie, no to na pewno taką mysz kojarzy. Okej. I co teraz? No będzie trzeba tutaj położyć na nowo to wszystko, co tutaj stąd zniszczyłem. Aha, no tak, już wiem, o co mi to chyba chodziło. Trzeba będzie położyć sporo dyrta. To jest też coś, co trzeba będzie tutaj zrobić. No i tutaj jest całe to 8, prawda, które muszę tutaj położyć. 8 razy 4 i jeszcze razy 4, czyli 8 razy 8, 64 sztuki dirta. Chyba tyle nie mam nawet, więc przepraszam, ale tego chyba nie uczynię w tym odcinku całej tej farmy, chociaż zobaczymy. Bo jest to na pewno sporo pracy i same te tłoki też mi zajmą sporo pracy. Ale tutaj muszę jakoś się z tym sprężyć również. Dobra, nie, to było dobrze, niech tak zostanie buty, co? Wait, to trzeba będzie zniszczyć, tutaj właśnie położyć dirta obok tego wszystkiego. Tak. Tutaj również będzie taki, później to się zaszkli, ale buty co, nie ma to sensu. Okej. Tak jak z tej strony, czyli tak. W sumie mógłbym to wszystko przesunąć o dwa klocki do przodu, wtedy miałbym więcej miejsca z tyłu i myślę, że to nie jest taki zły pomysł właśnie z tym wszystkim, żeby to przesunąć te dwa klocki do przodu. To jest w sumie bardzo, bardzo dobry pomysł. Nie wiem jeszcze, jak to będzie działać. Ale jednak przesunę to, te dwa klocki do przodu. Czyli tutaj i tutaj. Właśnie coś takiego. Ta skrzynka będzie ogólnie rzecz biorąc też dwa klocki do przodu. I ten lej również dwa klocki do przodu. Czyli to będzie jakoś tak. Teraz nie wiem, jak tam będę wchodzić, ale... No cóż, nieważne, bo troszkę mi to nie poszło, tak jak planowałem. Powinienem to obniżyć, czy coś? Może?
Nie wiem właściwie, co z tym powinienem zrobić, żeby to tak fajnie właśnie było. Bo to jest dość problematyczne miejsce. Tak? Widzę tutaj jakaś drabinka. Dobra, nieważne, muszę dokończyć opowieść, a później się rozłączę i nagram już resztę samemu, bo muszę troszkę to przemyśleć. Tak więc opowieść się kończy. O, słuchawki jeszcze. Słuchawki również kupione w tym samym czasie co cała reszta tego sprzętu, o którym teraz mówię. To są Creative, Sound Blastery, 3D Tactic, WRAF. To tu więcej. Jakoś się trzymią. No, mam je jeszcze, mam już długo. Tak jak całą resztę sprzętu. Co jeszcze? O, monitor. Monitor właśnie, też jest na stanowisku pracy. 27 cali, Logitech, dokładnie tam nie wiem jak się nazywa, ale to nieważne. Zrobię jeszcze sprzęt, filmik o sprzęcie, tak więc nie martwcie się nic, jak ktoś jest zainteresowany, to będzie jeszcze filmik jeden na tym kanale. Później kamerka, która była kupiona w ogóle wtedy, kiedy to był mikrofon kupowany, więc bardzo, bardzo dawno temu, ten pierwszy mikrofon. Więc bardzo, bardzo dawno temu, jest to Logitech Webcam C600 chyba. No i też jakoś trzymie, jakoś tam nagrywa, jak widać mogę pomachać, siema. I naprawdę jest spoko. Muszę to, tak jak powiedziałem, przemyśleć wszystko. No i zobaczymy się, kiedy już to będzie miało przemyślane. Tak więc do zobaczenia już za chwilę. Mam nadzieję, że uda się to skończyć. W międzyczasie nabyłem jeszcze 30 level, więc pora coś skraftować. Zobaczymy zaraz, co się tam opłaca. Zapomniałem lapisów wziąć niestety. Ale już lapis mamy tutaj bardzo go wiele, dlatego nie ma się co martwić i weźmiemy sobie, a co, cały stack. Chociaż tylko po 3 bierze i bierze tylko 3 levele. Co tutaj mamy? A coś tam, Unbones Antrophis, to mnie wcale nie interesuje. Efficiency przy siekierze, całkiem ładnie. Efficiency przy łopacie, no myślę, że to jest najlepszy enchant. Jaki mógłbym teraz wybrać na szybko później. I tak, Silk Touch przy łopacie. Co to daje? Nie wiem, co to daje, szczerze nie wiem. Naprawdę nie, nie wiem. Aha, chyba, że będziemy mogli coś z tymi, z gravelem robić. Coś chyba to jest to. Nieważne. Co teraz? Potrzebuję troszkę kamyczka jeszcze. Tutaj on chyba jest. No i będziemy powoli budować, albo przymierzać się do budowy już całych tych pistonów. To będzie dość skomplikowana rzecz, ale niech będzie. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Co to, nie tak? To jednak tak. Okej. Dwa pistonki. Takie piękne. Śliczne, ładne pistonki. Dwie pochodnie jeszcze. No raczej, nie wiem jak to teraz trzeba. Albo i nie pochodnie. Bo potrzeba nam zrobić sobie raczej też pochodnie też. Tylko nie dwie, ale zróbmy ich sobie od razu, no nie wiem, z 16, o. Żeby było na później, na odwrót. Oczywiście. No i zróbmy sobie te repeatery. O, repeatery są dość ważne, tak się chyba i robiło, dokładnie, bardzo ładnie pamiętam. 8 repeaterów, bo to się przydaje zawsze. No i możemy już sobie w sumie wszystko budować, tak jak powinno właściwie być. Nie mam oczywiście wody, no bo znowu zapomniałem. Teraz tak. Jest jedna dość poważny błąd tutaj w moim tym, ale zaraz o tym później. A więc wszystko naprawione, ponieważ miałem tutaj pewien taki problem, ponieważ już wam pokażę. 5 kratek, nie 4, a 5. Dobra, i teraz wszystko jest ładnie, idealnie, tak jak powinno być. Tutaj stawiamy sobie pistona. To będzie fajnie wyglądać, tylko trzeba to wszystko ładnie skończyć, no bo niestety jak to jest właśnie nieskończone, to mogą być pewne takie
problemy i nieścisłości. Tutaj trzeba będzie sporo. No jednak tylko tyle wystarczy, czyli nawet mam taki zapas. Tutaj bloczek, właściwie lecimy sobie z czerwonym proszkiem. Trzeba będzie jeszcze zrobić odwrócenie sygnału. Albo i nie. Nie, w sumie nie trzeba. Z tym lecimy tutaj dołem. Zaraz wam pokażę, gdzie, do jakiego miejsca. O kurczę, dobra, tego to się nie za bardzo spodziewałem. A dajmy sobie tutaj te zwykłe bloki, skoro już tutaj wszędzie są. Okej. No i pokażę wam, gdzie to będziemy z tym proszkiem lecieć. To jest poziom... Dobra, nieważne. Bo muszę właściwie tam ogarnąć poziom. Wow, dobra. Jak widzicie już, gdzie to wszystko zmierza. Tutaj jest drabinka. Tutaj akurat brakuje tej jednej drabinki. A propos jeszcze mojego sprzętu, mogę wam zademonstrować właśnie skrzypiące krzesło, które się nie zmieniło przez cały czas, kiedy ja to nagrywam. Dobra, jakoś musi jeszcze wytrzymywać. No bo nie ma wyjścia. Tak więc... Tutaj oraz tutaj. Niech będzie sobie ten czerwony proszek. Tak. Niech on się tam ładnie rozprowadzi. Tutaj to ładnie zasłonić. Zobaczycie wszystko, jak to będzie fajnie działać, jak już to się skończy. Natomiast póty co, to się wydaje dosyć brzydkie i ogólnie... Co to tylko 4 kratki nawadnia? Czemu? Why? Why 4? Miało być 5 w moim projekcie. Mój projekt zakłada 5 kratek. To jest nie fair, że tylko 4 są. Trzeba będzie z drugiej strony wrzucić wodę i ona będzie sobie tam płynąć. Tak, żeby było 5, bo mój projekt tyle zakłada i tyle musi być. Tak więc z drugiej strony podłączymy wodę tak samo jak tutaj i też to będzie fajnie działać. Bo musi być 5, tak się uparłem i koniec. O, tak więc to trzeba będzie zrobić, to się później zrobi. Jak na razie trzeba tutaj ładnie to ogarnąć, bo to może być dość ciekawe. Zobaczymy zresztą zaraz. O! Tu jest ten redstone. Ładnie go sobie tutaj poprowadzimy. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba repeatera, ale zaraz to sprawdzimy. Dobra, dla bezpieczeństwa i tak wstawię. Tu jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Może nie trzeba. Dlatego warto jest to sprawdzić. Czy mamy tu jakąś dźwignię? Tutaj muszę to jakoś ogarnąć później, bo tu będą półpłytki ogólnie, tylko jeszcze ich nie ma. A no to jest projekt, który tak naprawdę chyba zostanie w takiej fazie, jakiej jest, ponieważ dużo trzeba jeszcze tam włożyć serca i w ogóle. Więc to nie jest na dziś, na pewno to nie jest na dziś do skończenia. Ale swoją drogą to przyda nam się to źródełko magiczne. Zaraz je sobie tutaj stworzymy gdzieś. Okej. Magiczne źródełko z wodą, bardzo, bardzo ładnie, w końcu się go udało stworzyć, bo była trochę lipa przez większość czasu. Tutaj będzie to szkło, no trochę będzie z tym roboty jednak, jest trochę roboty. Taka prawda, że jak chcę coś mieć, to muszę się opracować. Nie mogłoby być to, nie mogłoby być to. No i tak samo by to być nie mogło, nie? Tak sobie takie coś być nie może. Tam musi być dziura, żeby to wszystko tam ładnie spadało. Tak to musi już być, no i na to nikt nic nie poradzi. Że tak to musi być. Tutaj oczywiście mogę sobie to oczywiście ładnie zakryć, natomiast cała reszta musi tak być. I trzeba zrobić dźwignię, bo chyba nie mam. Zobaczymy jeszcze, czy gdzieś mam tą dźwignię, czy nie. Bo nie jestem pewien. Ciekawe, ile godzin ten odcinek będzie miał. Najwyżej coś tam powycinam. Gdzie coś jest nudnego, to powycinam. Dobra, bo chyba nic nie ma. Żadnej dźwigni, więc trzeba będzie zrobić. I to nawet dwie. Bo czemu by nie? Dwie dźwignie, bardzo ładnie. Trochę już mi się bagam, w jakim punku robi. Ja ciągle nie mam tych toreb, więc... No nie, niezbyt dobrze. Ale to jest bagan bardzo pozytywny. Działa.
Obo naraz pistony, mam nadzieję, się wysunęły. Tak jest, wszystko działa bez żadnych dodatkowych repeaterów. Jednak jest wszystko tak, jak powinno być. Jak widać, projekt działa, projekt jest ok, projekt jest w porządku. Tak, ale trzeba zrobić reverse po drodze. Dlatego jeszcze jedna pochodnia, bo musi być po drodze reverse zrobiony, czyli odwrócenie sygnału. Jak widzicie, teraz jest wyłączony domyślnie. On musi być domyślnie włączony, właśnie. No. I teraz wszystko będzie naprawdę, naprawdę dobrze. Trzeba tylko wszystko ładnie zakryć. To wszystko zrobimy oczywiście tutaj tym oto blokiem, żeby już oszczędzić wszystkim wszystkiego. Tutaj wszystko ładnie, bezproblemowo. Tutaj będzie oczywiście źródło wody. Tu będzie jakiś blok, dajmy na razie ten lapis, znaczy ten kobyl. Dajmy tutaj wszędzie, że jest kobyl. Okej. Tutaj oczywiście to będzie wszystko zabudowane. Okej, tu będzie właśnie źródło wody. To jest tylko taki przykład, jak to będzie działać. Ale dobra, z drugiej strony tak samo, ale tutaj włączymy dźwignię. I woda się wylewa. Naprawdę spoko. No, tylko trzeba jeszcze wiele rzeczy tutaj dopracować. Tak jak na przykład dwie kratki, musi być to bliżej, jak widać. No, bo to troszkę jest jednak rzeczy do dopracowania. Tak więc zobaczymy się, kiedy już będą to dopracowane. Okej, a więc prezentuje się to tak. Jest jeszcze jedna ważna rzecz do zrobienia. Mianowicie trzeba tutaj postawić te tabliczki, ale to już może przy wyłączonym, żeby tam woda nie spadała i się to wszystko nie łączyło. Kawał dobrej roboty dzisiaj został zrobiony. Dobra, zapomniałem, że tu jest 5 jednak, więc potrzebujemy jeszcze po dwie tabliczki iść na górę. Ale dobra, nie ma z tym żadnego problemu. Dobra, myślę, że wszystko już tym razem jest perfekcyjnie, więc pora na sadzenie. Nie wiem, czy tam dosięgnę. Dobra, nie dosięgnę. Jak to rozwiążemy właśnie ten problem, że tam nie da się dosięgnąć? Nie wiem, jak to rozwiążemy, no cóż. Bo to sobie wymarzyłem farmę 5x5, że skoro tam nie mogę dosięgnąć nawet. Czy tam będę zeskakiwał, czy coś? To nie mam pojęcia. No ale jakoś tam trzeba dotrzeć. Myślę, że po prostu zrobimy sobie gdzieś tutaj na samym końcu przejście tam, prawda? Można? Nie za bardzo, tutaj są też tabliczki, prawda? Tak więc może być to dość ciężkie do ogarnięcia, skoro tutaj są te tabliczki, więc co? Więc co mi pozostaje? No nie wiem. Tak chodzić i starać się tego tutaj nie uszkodzić, prawda? No bo co innego mam do tutaj zrobienia? Muszę z tego zejść. Dobra, w końcu wszystko posadzone, wszystko perfekcyjnie, wszystko i zostało ukończone, cały plan. Dobra, idę odebrać śmieci ze skrzynki, tak żeby była czysta. To sobie już stąd zabieramy. Teraz jak będą jakieś plony tutaj, no to będzie skrzynka się napełniać. No i myślę, że to będzie całkiem bardzo, bardzo fajne. Z tej strony zrobimy sobie jeszcze lawę. Także chciałem wam powiedzieć, że tu będzie lawa. Dobrze czy niedobrze? Nie za dobrze. Okej. I tutaj będzie sobie lawa miała swoje miejsce. Bo wszystko musi mieć swoje miejsce. No, więc to tyle w tym oto odcinku. Dosyć długim, dosyć wyczerpującym. No bo jednak, wow, masę roboty zostało tutaj zrobione. I dużo się naprawdę napracowałem. Wierzcie mi, że naprawdę dużo się napracowałem. Możemy sobie to jakoś zrobić. Przejście, nie za bardzo właśnie, tak jak już mówiłem. Nie da się to zrobić przejścia. Nie da się zrobić nic, bo jest dość...
No jednak obniżyłem ten sufit. Nie wiem, czy potrzebnie, czy nie. Jakoś tak to wyszło i na tym bym poprzestał i to bym właśnie zostawił. Jak to jest, jak wyszło, tak wyszło i niech tak zostanie. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do wszystkich innych odcinków. Również w dzienniku z Minecraft robiłem taką samą farmę, ale to chyba było w 3 odcinkach, a tu wszystko w jednym odcinku zrobiłem, więc naprawdę nie wiem, jak to poskładam, bo odcinek trwa ponad godzinę. Zobaczymy, jak już to poskładam. Trzymajcie się, na razie, pa, no i cześć!